Hej, 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 witam, witam was wszystkich, moi mili. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, wracamy sobie do Dragon Age Początek po kolejnej, nieco dłuższej przerwie. Sporo spraw na głowie. Ale tak, wracamy, nie porzucamy projektu. Tak jak obiecywałem, lecimy dalej. To będzie kontynuowane w takich nieregularnych, że tak powiem, odstępach czasu. Tak więc niekiedy mogą być codziennie odcinki, niekiedy co dwa dni, niekiedy co tydzień. Wszystko zależy od czasu, jakim będę dysponował. Ale dobra, bez zbędnego gadania. W poprzednim odcinku dotarliśmy do Ostagaru. Pogadaliśmy z większością osób, z którymi chyba mogliśmy, z którymi mieliśmy cokolwiek tam do pozałatwiania. Przed nami rozmowa z Alistarem. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The grumpy one. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. Okej, jest nasz Alistar, nasz śmieszek, że tak powiem, drużynowy w przyszłości. Oczywiście to nie będzie spoilerem, bo wszyscy z was dobrze wiedzą, w przyszłości, przynajmniej w moim gameplayu, zostanie królem. Tak więc, co my tu mamy? Doskonale wiem, co masz na myśli. It's like a party. We could all stand in a circle and hold hands. That would give the Darkspawn something to think about. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage. Nie znamy się, jesteś pewnie Alistar. And that makes you Duncan's new recruit, I suppose. Glad to meet you. As the junior member of the order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Miło cię poznać, jestem Kaldirn. Right, that was the name. So I'm curious. Have you ever actually encountered Darkspawn before? A ty? When I fought my first one, I wasn't prepared for how monstrous it was. I can't say I'm looking forward to encountering another. Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. Ta kłótnia, której byłem świadkiem, o co poszło? With the mage. The Circle is here at the King's request, and the Chantry doesn't like that one bit. They just love letting mages know how unwelcome they are. Which puts me in a bit of an awkward position. I was once a Templar. To rzeczywiście było niezręczne. I'm sure the revered mother meant it as an insult, sending me as her messenger. And the mage picked right up on that. I never would have agreed to deliver it, but Duncan says we're all to cooperate and get along. Apparently they didn't get the same speech. A co z innymi rekrutami? Davith and Sir Jory are here in the camp. Have you met them? Tak, z jednym i z drugim. That makes things easy then. They'll both be back with Duncan by now. Ruszajmy. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Okej, no to mamy pierwszego członka drużyny, właśnie Alistara, który będzie nam towarzyszył do końca gry już, tak więc możemy go nieco dozbroić. Tak więc damy mu na pewno jakiś pasek, wszystkie atrybuty, odporność na zaklęcia, uniki. A to jest siła woli, no to jest dla maga, więc damy mu ten pasek póki co. I to, a to jego amulet szczęścia, talizman, zostawmy mu go. Tu mamy jeszcze pas, ale to dla łotrzyka bardziej. Jakiś naszyjnik. O, damy, niech mu. Dobrze, póki co służy. Jaką masz tarczę? Taką, dobra, jaką my mamy. Okej, ogólnie jest wyposażony w podstawowy gear. Nie musimy mu za dużo dawać. Przed nami
wycieczka do głuszy Korkarii. Dobra, jeszcze nie mamy zadanka od niego. Być może za chwilę, jak pogadamy z Duncanem. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. You're right, Duncan. I apologize. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Korkari Wilds to perform two tasks. The first is to obtain 3 vials of darkspawn blood. One for each recruit. Po co nam krew mrocznych pomiotów? For the joining itself. I'll explain more once you've returned. A drugie zadanie? There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. Co to za zwoje? Old treaties, if you're curious. Promises of support made to the Grey Wardens long ago. They were once considered only formalities. With so many having forgotten their commitments to us, I suspect it may be a good idea to have something to remind them with. A co jeśli już ich tam nie ma? It's possible the scrolls may have been destroyed or even stolen, though the seal's magic should have protected them. Only a Grey Warden can break such a seal. I don't understand. Why leave such things in a ruin if they're so valuable? It was assumed that we would someday return. A great many things were assumed that have not held true. Czy to także część rytuału dołączenia? No, but the effort must be made. I have every confidence you are up to the task. W jaki sposób odnajdziemy archiwum? It will be an overgrown ruin by now, but the sealed chest should remain intact. Alistair will guide you to the area you need to search. Znaleźć archiwum i 3 fiolki krwi, zrozumiano. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Okej, czyli mamy główne zadanko. Sprawdźmy, czy teraz on będzie chciał z nami pogadać. Chociaż może... Can I get you a ladder so you can get off my back? Excuse me, I must get the hounds ready for battle. Half the dogs are sick from darkspawn blood. No, nie chce z nami pogadać. Nie pamiętam, kiedy z nim trzeba to zrobić, ale wiem, że to zadanie i tak nam się aktywuje, gdy wejdziemy do głuszy. Chociaż może najpierw trzeba pogadać z popilnymi wojownikami. What do you need? You haven't brought more instructions from the Tern, I hope. Nie, nie przynoszę. If you're not from the Tern, what do you want? We're busy. Nie wyglądacie jak inni żołnierze wchodzący w skład armii. We aren't. We're Ash Warriors. Popilnymi wojownikami. Co to znaczy? Our training has been passed down since Lathias the Dwarf son first harnessed the battle rage of the dwarves. It is an old tale. No więc czym zajmuje się taki popielny wojownik? We harness the rage inside us, nurture it, and draw it out so we cannot fall in battle until our last foe is slain. It is a dwarven discipline, but we've adapted it to let us fight alongside our hounds. That is our way. I trust my hound with my life, as he trusts me with his. Ja też mam Ogara Mabari. Then you are most fortunate. A trained Mabari hound is as dangerous as any sword. We do not speak of a city pet or those things that sit in an old woman's lap. Do czego się przygotowujecie? To scout the wilds and watch the progression of the darkspawn horde. With luck, we'll find and slaughter many stragglers. The hunt will be good if my hound survives the blood of his prey. If he dies, I shall mourn tonight.
Jeśli przeżyje zetknięcie z krwią, co masz na myśli? Darkspawn blood is poisonous, but not always fatal. Those who survive grow immune to its effects. The wardens say that tainted blood drives even the survivors mad eventually. But not today. Today we hunt and we kill. Dlaczego psy zostały pomalowane? They use scent to distinguish us from our enemies. But the blood of battle can confuse them. So we paint ourselves with Cadis, which overpowers the blood, and also paint our hounds so they know we are the same. A co jeśli wrogowie także pokryją swoje ciała Cadisem? Why? Would you steal our Cadis and give it to the Darkspawn hordes? Mam nadzieję, że żartujesz. If you tried, we would kill you. And that is no joke. Powinienem już iść. There is something to be done, and I'll not be kept from it. Okej, co nieco się dowiedzieliśmy. Excuse me, I must get the hounds ready for battle. Dobra, nic. Zostawiamy sobie na razie gościa przy jego psach. Tak jak mówiłem, ten questik i tak nam się aktywuje, gdy tylko dojdziemy do rośliny, którą i tak będziemy musieli znaleźć, więc lecimy. Now, better than later. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. No dobra, i jesteśmy w głuszy. Dzisiejszy odcinek poświęcimy właśnie temu regionowi i jego ukończeniu. Pierwsze starcie. Wilki. Nawet oczywiście poleciał gdzieś przed siebie, więc większość się na niego rzuciła, ale nie stanowi to problemu. O, jak widzimy, Extra Doxlock tu już automatycznie działa. Innymi słowy, nasz pies jest obok nas, jest w specjalnym slocie obok naszego portretu. Bardzo przydatny mod. Tu mamy list, aktywuje się kolejne zadanko poboczne. Dalej, lecimy dalej. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. Spróbujmy go chociaż obandażować. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. Okej, dzięki temu zdobyliśmy poziom. Ta muzyczka mówi wszystko. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? A hundred? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. Stawimy czoła temu niebezpieczeństwu. To część naszego testu. That's true. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Póki co,
Spotkaliśmy tylko wilki i oddział pokonany przez mroczne pomioty, a gościu już panikuje. O, jest kwiat z głuszy, którego właśnie poszukujemy do zadanka z ogarami Mabari. That flower, white with a red center. The kennel master Ostagar was asking about those. Wiesz może po co mu one? The kennel master said this flower can help dogs that get sick from biting darkspawn. At any rate, he was offering a reward if someone went into the wilds and brought him one. Might want to think about it, is all. Oczywiście, zadanko się zaktualizowało. Więc idziemy dalej. Tam mamy mroczne pomioty przed sobą, więc może najpierw podejdziemy właśnie tu. I uporamy się z tymi. No dobra, jedną fiolkę krwi już mamy, jest druga, czyli jeszcze jednej potrzebujemy. Odbijamy sobie tutaj. Tak, przyszliśmy stąd, tu przyszliśmy, tu pokonaliśmy mroczne pomioty. Pójdziemy teraz tu, ponieważ tutaj będziemy, znaczy tutaj w całej lokacji czeka na nas jedno zadanko. Z ukrytymi miejscami. Oczywiście te miejsca będą widoczne podczas podświetlania, jeśli tylko to zadanie się nam aktywuje. Są i kolejne mroczne pomioty. Dobra, gościa z ognistymi strzałami trzeba się pozbyć. Dobra, z pierwsza. No i po sprawie. Poziom dostaliśmy dopiero teraz. Wydawało mi się, że dostaliśmy, gdy pomogliśmy tamtemu żołnierzowi. Jest ostatnia fiolka krwi. Ale potrzebujemy jeszcze zdobyć traktaty. Oczywiście tych fiolek będziemy znajdowali więcej. Dziennik polowy Rigby'ego. Znaki Hasyndów. Dokładnie, to jest to zadanko. Znak na szlaku Hasyndów. Dokładnie, coś takiego musimy odnajdywać. Gdy odnajdziemy wszystkie znaki, dostaniemy dostęp, uzyskamy dostęp do skrytki Hasyndów, w której znajdziemy kilka przedmiotów. Dodajmy poziom. Siła. Tej zręczności potrzebujemy. Więc jeszcze rozwiniemy troszkę zręczności do 16. Czy ile jeszcze zręczności będziemy potrzebować? Tu 20, tu 26. Właśnie, czyli jeszcze do 26 siły musimy rozwinąć. Zręczności, przepraszam. Abyśmy mieli odblokowane następne zdolności. I tak się zastanawiam, w co aktualnie właśnie inwestować. Tu musimy się wrócić. Sprawdzę, czy nie zostawiliśmy gdzieś jakiegoś z tych znaków właśnie hasyńskich.
Okej, tu nic nie ma. Ale warto było się wrócić dla samej eksploracji. Okej, pójdziemy tędy ponownie. Zrobimy sobie w ten sposób kółeczko. Tam też dotrzemy w końcu. Tylko właśnie tak jak powiedziałem, zrobimy sobie kółko. Oczywiście przed nami jeszcze walka z pomiotami, tam są. Nie wiem, czy stąd będą w stanie nas atakować. Okej, ładny finisher poleciał od kogoś. Nie zauważyłem tylko od kogo. I'm ready. We should find those documents. Although if they were so important, z tobą gadać przez przypadek na ciebie kliknąłem, gościu. Indeed. Okej, lecimy dalej. Tu mam jakiś kamienny krąg, ale z nim nic nie da się zrobić, o ile dobrze pamiętam. Pójdziemy tędy. Mapka jest nieco spora. Tu powinniśmy trafić na ukryty oddział mrocznych pomiotów. O właśnie, tak jak mówiłem, łotrzykowie. Alistar miał podobno wykrywać mroczne pomioty. Tam toczy się walka mrocznych pomiotów z wilkami. Sprawdzimy, może uda się troszkę doświadczenia zakosić. Jeszcze łuczników trzeba się szybko pozbyć. No, łuczników jak łuczników. Został z tyłu mały oddział. Super. Podejdziemy szybko tu. Tu mamy skrzynię. Czy tu nie było żadnego znaku Hasyndów, ale takowego nie widzę. Nie, nie atakuj tego. Mamy Daveda. A, widzę, że taki łotrzyk z ciebie, który też nie może otwierać skrzyń, więc... Dziękuję za takiego łotrzyka. Nie, najwyraźniej nie ma tu żadnego znaku Hasyndów. Wydawało mi się, że powinien być
Najwyraźniej się myliłem. Dobra, wróćmy i przeszukajmy tutaj wszystkie trupy. Can I get you a ladder so you can get off my back? Skóry wilków zatrzymujemy i nie będziemy ich sprzedawali, ponieważ też się przydadzą do jednego zadanka. Okej, w tym miejscu chyba wszystko. Lecimy dalej. Dobra, jest kolejny znak, widzę. Tu sobie zapiszę na wszelki wypadek, nie zaszkodzi. Tu musimy się przedostać na drugą stronę. Mamy starcie z wilkami kolejne, w tym z wilkiem Alfa, o ile dobrze pamiętam. Poczekamy, aż sami przyjdą. Alfa chyba została, tak jest. Ten silniejszy został z tyłu, bardzo dobrze. I teraz spokojnie możemy sobie podejść i zatłuć wilka Alfa, gdy jest sam. I mamy kuferek. List pożegnalny od Jigbiego, czy jakoś tak. To chyba jest ukończone zadanko już. Ukończone zadania, tak jest. Misjonarz. Nasz ogar dostał awans, więc sobie dodamy statystyki. I lecimy dalej. Jeszcze jeden, na pewno przynajmniej jeden znak chasyński na naszej drodze musimy znaleźć. Okej, jest autozapis. Tak, pamiętam, że tutaj kolejna grupka zabójców będzie się gdzieś pałętała w ukryciu. Już słychać. Dobra, po sprawie. Tutaj podchodzimy ostrożnie, ponieważ na tym mostku jest mag, emisariusz. I'm ready. Indeed. Zapisujemy. Ale miałem wrażenie, że tu gdzieś jeszcze... O, tam jest, pominąłem znak na szlaku Hasyndów, dokładnie. One zaznaczają się na mapce. Już nawet zapomniałem o tym. Okej, i to chyba większość na razie. A, tam jest, widzicie. Czyli jednak musimy to robić w określonej kolejności, odnajdować. Dobra, ja o tym zapomniałem.
Więc troszkę biegania na pewno nas czeka. Tak myślałem, że tutaj powinien być znak. Ale tak jak mówiłem, całkowicie mi wypadło z głowy, że to trzeba w odpowiedniej kolejności je odnajdować. O, i tam się znajduje teraz ostatni. Właśnie tam przed emisariuszem. Widzicie, nie chcę nic pominąć. Ale też trochę czasu minęło, odkąd ostatnio grałem, więc ciężko mi niektóre rzeczy sobie przypomnieć. O, i tu jest ostatni ze znaków. Zapisujemy. Na moście są też chyba pułapki, więc... Cóż, na pewno są pułapki tutaj. Ale nie zostawiamy emisariusza tak po prostu. Pędzimy za nim. W pierwszej kolejności nim się staramy zająć. Oczywiście musimy przetrwać przy tym. A tak. No i dobra. Sprawa załatwiona. Zbliżamy się powoli do końca. Oczywiście jeszcze kolejny malutki questik przed nami. Tu powinien być... Powinna być skrytka hasyńska, więc jeszcze jednego punktu musieliśmy znaleźć. Cóż, domyślam się, gdzie ostatnia skrytka może się znajdować. Na pewno nie za mostem. Wszystkie znajdują się przed. Prawdopodobnie tu, w punkcie zasłoniętym przez mapkę. Właśnie, tak jak mówiłem. A tu kolejna zasadzka. Dobra, zabieramy łupy, lecimy szybciutko po ostatni znak, mam nadzieję. O, dobra, teraz się już aktywował quest. Więc możemy spokojnie lecieć przed siebie. Będziemy musieli z widmem je walczyć jeszcze jednym. W ramach jednego malutkiego questika. Op,
Co to, nie chcemy wejść? Dobra, weszliśmy. O, jest. No i tak jak mówiłem, troszkę rzeczy. W środku jest szata, mniej więcej, między innymi dla maga. Myślałem, że tu miecz dwuręczny się znajduje, ale... Młot do walki się znajduje, dwuręczny. Kolejne zadanko ukończone. Tu już widać ruiny, do których zmierzamy. Oczywiście nim tam się udamy, podejdziemy sobie jeszcze tutaj na chwileczkę. Mamy kupę gruzów. Na kupie gruzów musimy użyć popiołu, który znaleźliśmy niedawno tutaj przy jednym z ciał. Dosyp popiołu na kamienie. Dobra, to chyba najtrudniejszy przeciwnik w uszy, z jakim przychodzi nam się spotkać. Na szczęście nas całkiem sporo i bez większych problemów się z nim rozprawiamy. On po sobie zostawia buty zaklinacza. Jest autozapis, to znaczy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu. Okej, tu zastosuję sztuczkę, którą zawsze stosuję, czyli zwabimy ich. O, w ten sposób. Żebyśmy nie wystawiali się na ostrzał wszystkich, a zwłaszcza Urloka Alfa. Dobra, teraz możemy już podejść. W większości się pozbyliśmy. Skupmy się na szefie. Dobra, sprawa załatwiona. To by było na tyle. Jest i skrzynia z traktatami. Tu mamy posterunek Szarej Straży. Oczywiście, tak jak była mowa, zniszczony. Jest skrzynka. Well, well. What have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you, Scavenger or intruder? Ani jedno, ani drugie. Kiedyś wieża należała do Szarej Straży. Is a tower no longer. The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds? Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there,
Handsome lad. Tell me your name and I shall tell you mine. Let us be civilized. Jestem Calderon. Miło cię poznać. Now that is a proper civil greeting, even here in the wilds. You may call me Morrigan. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer? You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. Kto zatem je zabrał? Was my mother, in fact. Możesz nas do niej zaprowadzić? There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you. But then zap, frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Greetings, Mother. I bring before you four Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davit. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Do you possess a different viewpoint? Or do you believe as the others do? Jest fajny mod, który zmienia model Flemeth na ten model z drugiej części. Wygląda wręcz fenomenalnie, ale postanowiłem go nie instalować z jednego prostego względu, żeby może na tak to ująć nie zabujać immersji, ponieważ gdyby tu była Flemeth w swojej takiej postaci, jaką widzimy w drugiej części, no to teoretycznie naszym bohaterem by się powinna od razu wydać podejrzana i powinna wyglądać na jakąś, nie wiem, kogoś potężnego, a wiadomo, ona w tym momencie tutaj się raczej ukrywa, można tak to tak powiedzieć, tak mi się wydaje przynajmniej, więc zostawiłem jej oryginalny wygląd, jaki miała w oryginalnym Dragon Age'u. Być może później go zainstaluję, kiedy przyjdzie nam z nią walczyć. Zobaczymy. Chyba masz coś, czego potrzebujemy. They did not come to listen to your wild tales, mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them. And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. Jak to zagrożenie jest większe, niż im się wydaje? Either the threat is more, or they realize less. Or perhaps the threat is nothing. Or perhaps they realize nothing. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Okej, udało nam się wrócić do obozu. Zadanka zaktualizowane, zaktualizowano kodeks. A nim pójdziemy do Duncana, jeszcze udamy się tutaj z tym kwiatem. Greetings. Are you one of the Grey Wardens that went into the wilds? Did you happen to see any white flowers? Tak się składa, że mam jeden przy sobie. I don't know for sure that the flower will aid my poor hounds, but it's worth trying. I have, let's see, 20 silver to offer as a reward for it.
Nagroda nie będzie konieczna. You're very generous. Thank you for your help. Perhaps we won't lose as many hounds today as I'd feared. No i zadanko ukończone kolejne. I w tym miejscu uważam, że jest to dobre miejsce na zakończenie. W następnym odcinku pogadamy sobie z Duncanem, przejdziemy przez rytuał, no i weźmiemy udział w bitwie pod Ostagarem. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pa!